zatrzymanych nogach do góry wylecieć. O tak, tylko trzeba na trzeba po prostu balansować przed tyłu, jak się pójdzie za bardzo do przodu, to się leci na tył, czy jak za bardzo napięty, to się leci na tył do tyłu. To było dużo lepiej. Ja to czuję samemu. A jak on skręca, to... Samemu się skręca. Przez potrzeby skuter, jak dolina, to pewnie skuter i się leci do tyłu. Nie możesz mnie ciągnąć. No sprawdza, czy jesteś jadalny, tak? Jak już człowiek złapie, to on się wyjdzie. No tak. Trzeba mieć łączność bezprzewodową. W odpowiednim momencie robi. W odpowiednim momencie teraz robi te przystopy.
No, tu już ma wysokie loty teraz. Ma dwójkę. Drugi etap. Masz normalnie wypasiony kask, to musisz dobrze polecieć. Tak, ja wiem. No. To dokładnie taki jak paralotniowy prawie. Widzisz? No widzisz? Lekki, nie? Dobra. No. Ale zimna. Stabilizował. No dobrze. Dajesz, Rafał, dajesz! To już masz dosyć.
Proszę dwa słowa do kamery powiedzieć. Jak było? Nie jest lekko. Na rękach, które do tyłu trzymamy. Coś było. Nawet momentami w miarę, no. Skuba jest, normalnie łapie to, nie? No i siły trochę też trzeba w tym jest. Wielkinka. Gazu, kurwa, tak. Specjalnie kasku nie założyła, rozumiesz, żeby... Włosy, nie? Tak, normalnie jak nimfa. No. O, i delfiny. I to jeszcze z obrotem.
to jest ci, co skaczą ze skał, mają takie jeszcze dodatkowo, że mają gdzieś ręce rozłożyć, to ma takie płaszczyzny. To by było fajne widowiskowe. Gdyby mieli takie kombinowane.